Bonjour, collègues européens. Bienvenue en Pologne, à l'école Petit Prince. On vous invite à la fête de musique pop polonaise. Soyez avec nous aujourd'hui. Regardez, écoutez et amusez-vous bien. L'épanouissement de la musique pop en Pologne a eu lieu dans les années 60 du XXe siècle. Rozkwit polskiej muzyki pop nastąpił w latach 60. XX wieku. Maryla Rodowicz. Elle a enregistré beaucoup de chansons qui sont devenues des tubes et reste toujours l'une des chanteuses les plus populaires. Nagrała wiele piosenek, które stały się przebojami. Ciągle jest obecna na polskiej scenie muzycznej i pozostaje jedną z najbardziej popularnych wokalistek. To jest dobre, tutaj się śpi, tu ostale, płyną mi. Ace małe, to są my. Czerwone gitary, trubadurzy i skaldowie. Zespoły bigbeatowe zainspirowane rock'n'rollem. Młodzież oszalała na ich punkcie i nuciła ich największe przeboje, na przykład Dozwolone lat 18, Wszystko mówi, że ktoś mnie pokochał i Z kopyta kuli grwie. Czesław Niemen, chanteur et musicien célèbre dans le monde entier. Sa chanson, Semonte et étrange, est devenue un grand succès. W latach 60. zabłysła gwiazda zmarłego w 2004 roku Czesława Niemena, a jego piosenka Dziwny jest ten świat stała się wielkim przebojem. Dzień, wspomnienie lata, dzień, słoneczne ćmi. Dans la scène musicale dans les années 70 du XXe siècle. Elle était très populaire et aimée par le public. Malheureusement, elle a disparu tragiquement dans une catastrophe aérienne en mars 1980. Ogromną popularnością cieszy się zespół Lady Punk, który od ponad 25 lat święci triumfy na polskiej scenie. Pierwsze utwory z repertuaru grupy Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona miały się na szczycie list przeboju.